nasz gość. Rozmowa dnia. A jest nim wicepremier Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji Nowa Lewica. Łączymy się dziś zdalnie. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa i wszystkiego dobrego dla wszystkich kobiet z okazji Dnia Kobiet. I my w Sygnałach Dnia oczywiście do tych życzeń się przyłączamy. Panie premierze, śledzimy wszyscy negocjacje rządu z protestującymi rolnikami. A czy w warszawskim Centrum Dialog przy obecności mediatorów powinno dojść do spotkania między marszałkiem Szymonem Hołownią a politykami lewicy? Oczywiście, że nie, dlatego że jesteśmy w stałym kontakcie, rozmawiamy i to są dobre rozmowy, chociaż oczywiście nie we wszystkim się zgadzamy, bo politycy lewicy, polityczki lewicy mówią wprost, że sprawy dotyczące aborcji powinny stanąć na posiedzeniu Sejmu, powinny być tam omówione, bo to nic nadzwyczajnego, że politycy ze sobą rozmawiają i aktów prawnych, ważnych dla Polek i Polaków do szuflad nie chowają. Polityczki i politycy lewicy w sprawie Szymona Hołowni i tego głosowania nad ustawą aborcyjną dopiero 11 kwietnia mówią znacznie więcej. Tutaj wypisałem część tych wypowiedzi o tym, że jest to rozczarowanie, głębokie rozczarowanie, o tym, że wymyśla wymówki, że jest to tchórzostwo i dalej zamrażarkę sejmową zamienił na uśmiechniętą chłodnię oraz zobaczyliśmy prawdziwą twarz Szymona Hołowni, który i trzeciej drogi, która ramię w ramię stała z Konfederacją. Czy takie wypowiedzi, czy przy takich wypowiedziach koalicja wytrzyma? Nie ma żadnych mocnych zgrzytów w koalicji rządowej, dlatego że powinniśmy umieć oddzielić to, że partie polityczne, które 15 października wygrały wybory, mają wspólny program i realizują go w rządzie. To jest dobry rząd, gdzie podejmujemy decyzje dobre dla Polaków, jak podwyżki dla nauczycieli, podwyżki w sferze budżetowej i wiele innych dobrych działań zaplanowanych na 2024 rok. Ale te partie, które wygrały 15 października, w niektórych kwestiach, w małej ilości, ale są takie kwestie, mają różne zdanie, między innymi dotyczących praw kobiet. Lewica przez 4 lata mówiła, walczyła, wychodziła na ulicę, wspierała kobiety i nie poddawała się w walce o to, żeby aborcja do 12 tygodnia była dostępna. Mówiliśmy to i chcemy to realizować. Wiemy, że to jest trudne, bo nie wszyscy partnerzy w koalicji mają takie zdanie, ale nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby w tej sprawie w Sejmie była debata, bo my rozumiemy, że nasi partnerzy mogą inaczej zagłosować. Rozumiemy to, no bo to jeżeli mówisz inaczej, no i zagłosujesz inaczej, to jest oczywiste, ale dlaczego miałoby nie być debaty? No to akurat jest dziwna sprawa, no bo nie zrobienie takiej debaty w Sejmie to uciekanie trochę od tematu i stąd myślę, że mamy pewne nieporozumienia dotyczące tej współpracy sejmowej, bo w rządzie wszystko jest jak najlepszym porządku. A czy trwają rozmowy z Szymonem Hołownią o tym, żeby to głosowanie jednak odbyło się wcześniej? Trwają rozmowy, ale nie trwają o terminach. Wiem, że jest kontakt dotyczący tego, jak ma wyglądać 11 kwietnia. Myślę, że Szymon Hołownia już podjął decyzję, jak to ma wyglądać i kiedy to będzie głosowane. My jesteśmy oczywiście nieco rozczarowani, bo liczyliśmy na ten termin marcowy. Jaka jest różnica między marcem a kwietniem? Oprócz wyborów nie wiem. Wiem tylko, że wybory są później i 21 kwietnia i później 9 czerwca. I wybory są w następnym roku i zawsze są jakieś wybory. Praw kobiet nie powinniśmy ukrywać ze wyborami. Ale z drugiej strony też nikt na nikogo się nie będzie obrażał, tylko będziemy realizowali swoją agendę. Lewica na pewno o aborcji będzie mówiła, nie będzie jej odpuszczała. Co nie zmienia faktu. Podkreślam, że w koalicji rządowej jest zgoda, zgoda będzie i na pewno nas nikt nie podzieli. Szymon Hołownia w sprawie dla niego istotnej powiedział tak. Obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców to dla nas być albo nie być w koalicji. A czy Lewica w sprawie aborcji jest w stanie być równie zdecydowana i również powiedzieć swoim koalicjantom, to dla nas jest być albo nie być? Nie, Lewica nikogo w rządzie nie będzie szantażowała. Ja uważam, że szantaże jakichkolwiek w rządzie są złe, dlatego że powodują złe emocje. Pytał pan mnie na początku tej rozmowy o relacje z partiami i z Szymonem Hołownią. Opowiedziałem, jak ona wygląda na polu programowym, w tym najważniejszym, dotyczącym praw kobiet. To w Sejmie się odbywa. A mówić o tym, że dziś zerwiemy koalicję, którą długo budowaliśmy, która jest dobrą koalicją, która daje też poczucie stabilności Polakom, która odsunęła PiS od władzy, która pozwala, żeby w Polsce demokracja naprawdę przywracana była, której dzięki temu są wolne media, prokurator nie jest upolityczniony, nie ma sytuacji, w których ktoś kogoś podsłuchuje Pegasusem, Hermesem czy jeszcze Bóg wie czym.
to według mnie sytuacja, w której przez 8 lat marzyłem, żeby żyć w Polsce normalności. I dlatego nie wyobrażam sobie, żeby się kogoś szantażować w rządzie, że wyjdziemy z koalicji. Lewica z koalicji nie wyjdzie, ale sprawy swoje będzie mocno załatwiała i będzie o nie lobbowała, będzie o nich mówiła, nawet jak to kogoś czasami denerwuje. To te słowa Szymona Hołowni o tym być albo nie być w koalicji niepotrzebne? To jest szantaż? Znaczy, ja nie używam takich słów, wie pan, to ja też patrzę na to z perspektywy rządowej. Członek rządu nie powinien mówić do innego członka rządu, że zrobi coś dlatego, że czegoś nie zrobi. Ja mam od tego partnerów w różnych ministerstwach, mam do tego różne komitety, które działają przy Radzie Ministrów, mam do tego po prostu swój język i głowę, gdzie w kuluarach mogę z kimś porozmawiać i coś załatwić, a nie mówić do kogoś, słuchaj, wyjdę z rządu, bo coś mi się nie podoba. Ten rząd jest dobry. W tym rządzie naprawdę się bardzo dobrze rozumiemy. Współpraca pomiędzy ministrami i też resortami jest na bardzo dobrym poziomie. To widać po szybkim załatwieniu pieniędzy z Unii Europejskiej. To widać po tym, jak sprawy poruszają się do przodu, jak się konflikty jakieś robią. To widać między innymi, jak wszystkie resorty wspierają Ministerstwo Rolnictwa z tym, żeby doprowadzić do szybkiego załagodzenia sporu z rolnikami sporu. No, załatwienie ich spraw, bo to tak na to patrzy, a nie na spór. I myślę, że wszyscy powinniśmy tak działać, a nie mówić, że coś jest jakieś czerwone linie, które powodują, że z rządu wyjdziemy. Nikt nie powinien z rządu wychodzić. Jeżeli 15 października wygraliśmy wybory, to te wybory powinny dać nam gwarancję, że 4 lata rządzimy i nie dopuszczamy PiS-u do władzy. A czy za kolejne 4 lata, wiem, że wybiegam bardzo w przyszłość, ale czy na przykład Lewica chciałaby walczyć o to, żeby stworzyć koalicję z Koalicją Obywatelską, żeby zdobyć więcej głosów? No bo wygląda na to, że tych tematów wspólnych między wami a KO jest więcej niż między wami a Trzecią Drogą. Dobre partie szybko się porozumieją, ale też wiem jedno. Lewica ma swoje DNA programowe. Ciężko jest dzisiaj mówić, kto z kim będzie startować. Ja bym chciał, żeby Lewica startowała samodzielnie w wyborach 2027 roku, dlatego że no, to jest zawsze taka perspektywa, że możemy więcej o programie powiedzieć, opowiedzieć więcej o swoich kandydatkach i kandydatach. Masz takie poczucie tożsamości. Co los przyniesie, tego nie wiem, ale wiem jedno. Na początek mamy wybory 7 kwietnia, tu startujemy samodzielnie i zapraszam na głos na Lewicę, bo głos na Lewicę to jest też odepchnięcie od PiS-u ostatecznie w sejmikach i szansa na to, że nigdzie władza Kaczyńskiego się nie utrzyma. A w wielu miejscach to od Lewicy będzie zależało, czy PiS przegra te wybory. Na przykład jednym głosem wygrała koalicja PiS-u w Łodzi, a Lewica gdyby miała ten jeden mandat, to by tam akurat PiS nie rządził. I tak w wielu innych miejscach. Więc głos na Lewicę w tych wyborach to szansa na to, żeby PiS nigdzie nie rządził. Później wybory europejskie, dla nas ważne, bo my mamy też mocną agendę europejską. Za rok wybory prezydenckie, a wie pan redaktor i też nasi pewnie słuchacze doskonale zdają sobie sprawę, że one wiele zmienią. To znaczy, zobaczymy, ja jestem przekonany, że przegra ktoś z PiS-u, bo tutaj prezydent już nie będzie startował, więc to też inna sytuacja. A dzięki temu, że wygra ktoś z opozycji, do prezydenta, czyli dzisiejszego obozu rządzącego, to jest wielka szansa, że też wiele innych ustaw tutaj nie załatwimy. Wicepremier Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji z Nowej Lewicy jest moim i państwa gościem, a dalsza część naszej rozmowy w mediach społecznościowych. Panie premierze, naszą rozmowę zaczęliśmy od życzeń dla kobiet i słusznie, a teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do obietnic wyborczych Lewicy skierowanych właśnie do kobiet i o to, na jakim etapie są prace, jeżeli chodzi o te propozycje. Zacznijmy od takiej: każda kobieta w ciąży, niezależnie od wieku, będzie miała dostęp do szerokiego katalogu badań. Zatajanie wyników badań przed pacjentką będzie karalne. Kiedy projekt w tej sprawie? Nie wiem, kiedy jeszcze będzie projekt w tej sprawie. Wiem, że rozpoczęły się konsultacje i nasi wiceministrowie pracują nad podobnymi propozycjami. Wiem za to, kiedy może być inna ważna dla Lewicy propozycja, która pojawiła się. Ona w dużej mierze dotyczy kobiet, ale też mężczyzn, żeby nie było wątpliwości, czyli renta wdowia. Renta wdowia to szansa na to, że będziemy mogli szybko i skutecznie zagospodarować problem, kiedy w portfelu u partnera, partnerki, żony albo męża umiera druga osoba i nie ma pieniędzy. Ta renta wdowia jeszcze w tym roku, 2024 rok, to ostatnie miesiące tego roku i to jest dobra wiadomość, dlatego że setki tysięcy ludzi będzie mogło skorzystać z możliwości, czy będzie miało po partnerce, partnerze, który odszedł pieniądze po prostu i godnie żyć. Czyli wypłata jesienią w jakiej wysokości, czy to już wiadomo? To jest wszystko ustalane, ale ta renta wdowia jest też w wysokości uposażenia procentowego od tego, ile partner albo partnerka zarabiali mąż czy żona, ile dostawali emerytury.
więc to nie będą oczywiście równe stawki, ale dużo, dużo godniejsze życie. To znaczy środki finansowe, które zostaną wypłacone osobie po zmarłym, będą dużą lukę w portfelu po tej śmierci, po tej uzupełniały i normalnie pozwalały żyć. Kolejna propozycja dla dzieci, emerytów, rencistów i kobiet w ciąży i pacjentów po przeszczepach. Leki na receptę dostępne będą bezpłatnie. To nie jest łatwe uzgodnienie, dlatego że to jest uzgodnienie, które musimy podjąć wspólnie z partnerami i wiem, że pani ministra Dziemianowicz-Bąk z innymi resortami też o tym gdzieś zaczynała rozmawiać. Środki finansowe na wszystko od razu się nie znajdą, bo też tych środków finansowych nie ma tyle, żebyśmy dzisiaj mogli powiedzieć, że wszystko zostanie zrealizowane. Realizujemy te główne propozycje z pierwszego roku, jak renta wdowia, tak żeby rok po roku, miesiąc po miesiącu można było gdzieś tam przechodzić dalej. To dla nas jest bardzo ważne, żebyśmy te największe propozycje, najbardziej masywne realizowali, dlatego tak dużo też mówimy dzisiaj o prawach kobiet i aborcji. Jeżeli chodzi o trudne propozycje, to myślę, że do nich należy też parytet płci w szkołach doktorskich i we władzach uczelni i ich jednostek. Czy to rozwiązanie jest wykonalne? Czy jest już jakoś konsultowane ze środowiskiem naukowym? Czy wykonalne jest wszystko, jeżeli jest rozsądek. Dlaczego kobiety nie miały mieć takiego samego dostępu do stanowisk doktorskich, nie miały mieć takiego samego dostępu do stanowisk naukowych jak mężczyźni? Dla mnie to nie jest żadna propozycja, która budzi we mnie jakiekolwiek obawy, kontrowersje, ale trzeba w tej sprawie zaczynać od samego środowiska, to znaczy, żeby w środowiskach ludzie rozumieli, że warto też wspierać kobiety, pomagać i dawać im szansę na awanse i kariery, dlatego że mamy dzisiaj wiele w Polsce naukowczyń, mamy wiele dzisiaj w Polsce kobiet, które pracuje, robi wielkie kariery i jednocześnie ma osiągnięcia, czy to patentowe, czy to naukowe, czy to takie, które możemy na całym świecie się chwalić. Zresztą u mnie w resorcie cyfryzacji na stanowiskach dyrektorskich pracuje więcej kobiet niż mężczyzn. To pokazuje też, że ich doświadczenie, często warunki naukowe, bo to też jest ważne, i kompetencyjne są wyższe, są bardzo doceniane i myślę, że w świecie nauki powinniśmy też na to tak patrzeć. Ja sam jestem wykładowcą akademickim i wiemy, ile wokół jest świetnych naukowczyń, którym trzeba pomagać, a one sobie też świetnie radzą, bo też mają znakomite wyniki w swojej pracy naukowej. To o Ministerstwie Cyfryzacji teraz chwilę powiedzmy. Wiemy, że trwa audyt, trwa sprawdzanie tego, jak w ostatnich latach funkcjonowało to ministerstwo i wiem, że trwało liczenie pełnomocników. To ilu ich znaleźliście? Ile w ostatnich latach ich działało? W ogóle pełnomocnicy to jest pewien problem, to znaczy powoływanie pełnomocników do czegoś, co generalnie nie za bardzo funkcjonuje. Ja jestem trochę przeciwny w funkcjonowaniu różnych pełnomocników, którzy mają nazwę, a nie za dużo robią. Wolę jednak, żeby były osoby, które gdzieś tam realizują swoje zadania, a później są w ten sposób taki mocno rozliczane i każdy wie, jakie były zadania, co było przed nim postawione. Więc staram się do tego podchodzić racjonalnie i dlatego też zrobiliśmy przegląd tych pełnomocników. Według mnie w wielu miejscach nie byli potrzebni, dlatego rezygnowaliśmy i dziękowaliśmy. Ale ten audyt, o którym pan powiedział, to również działania, które podejmujemy w resorcie, jak sprawdzając finanse. I tutaj widzimy, że naprawdę jest marnie. To znaczy dużo mówiono pracownikom, wiele opowiadano, a pieniędzy nie zaplanowano, nie występowano nawet o te pieniądze do resortu finansów na różnego rodzaju nowe elementy, które są niezbędne. Myślenie o rozwoju sztucznej inteligencji, o sprawy dotyczące tego, jak powinniśmy korzystać z wspierania obszaru rozwoju cyfrowego. Wiele nie zostało zabezpieczonych, a te, co zostały, to w różnych obszarach porozrzucane i tak bez jakiegoś strategicznego myślenia. Więc te wszystkie prace audytowe przedstawimy, ale też muszę panu powiedzieć, że ja bardziej się skupiam na przyszłości. Ja uważam, że rozliczanie jest ważne, a najważniejsze, żebyśmy zobaczyli i żeby ministerstwo i jego szef umieli przedstawiać plany na przyszłość, pokazujące, jakie mamy koncepcje, na czym się najbardziej skupiamy, czego po nas oczekiwać, no i za to nas rozliczać. Ja o przyszłości ze swoimi pracownikami najbardziej rozmawiam. To jeżeli mówimy o przyszłości i o koncepcjach, to jakie koncepcje są dla aplikacji mObywatel? W jaki sposób ona będzie rozwijana? Jakie funkcje się pojawią? Ona się zrobiła szalenie popularna w ostatnich latach. Bo aplikacja mObywatel to jeden z najlepszych elementów naszego cyfrowego państwa, z którego korzysta ponad 16 milionów obywatelek i obywateli. I też daje takie poczucie, że możemy mieć świadomość bliskiego urzędu, bliskiego możliwości załatwiania spraw przez swoje urządzenia
Dlatego będziemy go bardzo mocno rozwijali i w funkcjach, które już gdzieś tam się pojawiają i w funkcjach, które będą też w przyszłości. Stawiamy między innymi na takie funkcje jak dokumenty lokalne, które będą w MOBATEL-u, jak ministerstwo podpisuje umowy z samorządami, no to wtedy te różne funkcje w MOBATEL-u będą dostępne. Prawo wykonywania zawodu lekarza czy dentysty, rozwój e-płatności, sprawy dotyczące przejrzenia statusu różnych wniosków, legitymacji radcy prawnego czy aplikanta prawnego, możliwości sprawdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki czy położnej, myślenie o tym, podpisywanie dokumentów profilem zaufanym, czy je dowodem, legitymacja honorowego dawcy krwi, no, więc doręczenia w przyszłości. Modułów jest naprawdę dużo, że ja zaplanowałem w najbliższych miesiącach i latach, że chciałbym, żeby Obywatel był najlepszą aplikacją taką elektronicznej administracji w całej Europie. Wicepremier Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji Nowa Lewica, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i miłego dnia życzę. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.